Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Moonlighter. I tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że idziemy sobie w sklepie zrobić ten pseudo-tutorial, który mieliśmy do zrobienia. I teraz co? Teraz idziemy dalej do lochu. Kochani, zrobię z Moonlightera raczej serię wiodącą, czyli na pewno zawsze będzie odcinek z Moonlighterka, no i jakiś inny, z czegoś innego. W ogóle staram się najmniej trzymać dwie serie na przemian, no bo wiadomo, że jak dam wam tak jak na przykład z Darkwoodem było, czyli przez 7 dni to samo, no to może wam się to szybko znudzić. Ale o dziwo Moonlighter mi się nawet podobał. O, dobra, już wiem, dlaczego to było takie tanie. O kurde. O nie, 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 dużo. Dużo DPS-a. Pospadałeś rzeczy. O kurde, 55 HP. No nie, nie, nie. O, padło. Jakie to ciężkie było. To jest skrzynce. Biały kamień. Przedmiot musi się znajdować w górnej części... w górnej lub dolnej części torby. Czyli tu mamy również różne rzeczy. Coś odlewni. Nadal nie mogę ogarnąć, jak się to robi. Tam jest LB. O, dobra. No, ciekawe jest to samo rozłożenie w ogóle tych toreb. Skrystalizowana energia. Myślałem, że to może podka wyleciała, ale niestety nie. Cóż to jest? Jeszcze mi zawalił łeb. Wiecie co, nie wiem, czy nie cofnę. Nie mogę w ogóle na to wchodzić, widzę. Czy ja to mogę... Udało się. Coś zebraliśmy, ale mam 20 energii, kurde. Znaczy energii, HP. Cofnijmy. Cofnijmy, bo 20 HP to jest jednak mało. Jednak mało. Kurde, ciężka jest ta gra. Naprawdę jest bardzo ciężka. Myślałem, że będzie łatwiejsza. Aczkolwiek dzisiaj sklepu sobie na razie nie otwieramy, tylko po prostu pójdziemy zostawić przedmioty, które zyskaliśmy. Możemy sobie w sumie już nawet to wystawić. Znamy cenę, więc luz. Tu damy na 110. Tu damy na 110. Soczewka. Soczewki nie znamy. Biały kamień. Tego też nie znamy. Dajmy to za... 150. Niech będzie 150. Tu jest kryształ wzmacniający. Nie znamy go. Ale jego to dam na 250 nawet, jakby nie patrzeć. Dobra. Przenosimy wszystko. O, w ten sposób. I idziemy na nowy poziom dungeona, czy nowy poziom, na dzienny poziom dungeona. Bo podczas nocy to jest jednak chyba jeszcze troszeczkę dla nas za dużo. Dla mnie i dla moich umiejętności padowskich. Chciałbym jednak coś troszeczkę więcej tam przejść. Wiem, że są tutaj bossy. Każdy z dungeonów, z lochów ma bossa. Co to jest? No nie, nie. Wow. Dobra. Mamy jakieś rzeczorki. Co tu się dzieje? Czemu tu jest tak dziwnie? Czemu tu ekran się rozmywa? Won, gnoju. Mimik! Kurwa, wiedziałem, że to mimik. Och!
Nie! Nie! Ty mimiku zasrany, ty. Ale miałem na szczęście potki. Easy. Ej, dobra. Zaczyna się mniej więcej... A tu widzę w ogóle jakąś dziurę. Do tej dziury mogę wejść? Nie mogę wejść do tej dziury. Uuu, mimik, mimik, mimik. Nie. Nie, nie, nie. Tu nic nie było. Mam ostatnią potkę. Ale w miarę nawet HP mamy. Czy ja wiem, czy to jest takie łatwiejsze? Raczej nie. Nie czuję, że jest to łatwiejsze. Dobra. Dobra. Pyk. Tyk, rozwaleni perfekcyjnie. Rozwaleni perfekcyjnie. I mamy starożytny garnek. Oraz dwa razy zepsuty miecz. Fajnie. Fajno, fajno, fajno. Nice, nice, nice. Zatem nic w tym nie było. Nie wiem, czy te garnki mają jakiekolwiek znaczenie i czy coś nam w ogóle mogą wydropić. To jest w ogóle pytanie. Uuu, a cóż to jest? Czytaj. Czemu? Czemu wciąż znikają nasze narzędzia? Komnaty pełne drogocennych klejnotów pozostają nietknięte. Ale pomieszczenia i skrzynie na najprostsze narzędzia wciąż znajdujemy puste. Co to jest? Regeneracja HP? No nie... Zużyłem tych potek. Golem wojownik. Ało! No nie! No nie! O kurwa. 8 HP. No nie! 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 Zagraj podobnie. Nie! Ale to było cholerstwo ciężkie. Ale dobra, już powoli, powoli to widzę. Powoli to widzę. Powoli to widzę. Powoli mi ta gra wchodzi w nawyk, naprawdę. No, ale tak blisko było. Chodzi o to... Ała. Chodzi o to, że ja coraz lepiej ogarniam to... Coraz lepiej ogarniam to, że w tej grze zamiast bronić się tak, jak ja to robię do tej pory, czyli po prostu w ten sposób, mogę również używać uniku. Ten unik wcale nie jest taki zły. Jak tu się dostać? A, ty nie możesz tu przejść, cwaniaczku. No to ja już mogę. I jednak z tych was coś wyratuje. Nie wiem, czy to coś daje, ale chyba nie. Chyba nie. Dzisiaj po raz pierwszy zagłębiam się w te tajemnicze lochy. Zostały one odkryte w pobliżu Rinioki, małej, niezwykle uroczej miejscowości, malowniczo położonej nieopodal krateru. Mają one dość niezwykłe właściwości. Dowolna liczba poszukiwaczy przygód może wkroczyć do lochów, ale nie mogą podróżować wspólnie. Przy każdym wejściu lochy zmieniają swój układ. Unikalny układ dla każdego, nigdy więcej takich samych nudnych labiryntów. Powstaje tutaj pytanie. Skoro każdy powoduje swoim wkroczeniem do lochów ich przebudowę, to czy one w ogóle istnieją? Warto się nad tym zastanowić.
Obecnie wiele osób przeszukuje lochy w poszukiwaniu skarbów. Niebezpieczeństwa związane z istotami, które znajdują się w środku, zdają się kompletnie ich nie obchodzić. Zależy im tylko na złocie i sławie. Ale nie o mnie. Dla mnie lochy stanowią zagadkę. Skąd się wzięły? Czemu wciąż się zmieniają? I czemu wypełnione są niewidzialnymi skarbami? Nie obchodzi mnie co. Pytam raczej jak i dlaczego. To było dosyć takie... to jest krzesło. To było dosyć takie filozoficzne. Filozofia. Nie co, tylko jak i dlaczego. Dobra, idziemy teraz w górę. Idziemy w górę. Oż ty w dupalka. Nie. No kurwa, bez jaj. Co to było za ścierwo? O fuck, jeszcze mi wyleciał liquid. Zajebiście. No nie. Kolejny loch. Czy ja się w końcu nauczę? Au. O tym kurwa co? To jest jakiś maszynowy golem? Maszynowy golem, ewidentnie. Co to jest? Ukryty przedmiot, złote runy. Po powrocie do miasta zniszczy jeden przedmiot znajdujący się we wskazanym kierunku. Efekt klący blokuje jeden przyległy przedmiot. Dziwne. Czyli co, zniszczy śluz, rozumiem. Możemy dać coś takiego. Już nie sądzę. No, 12. Naprawdę. Dobra. Jest na nich sposób. No, otwórz to. Co to jest? Tkanina. Górna lub dolna. No dobra. Idziemy dalej. Op. O nie, spadły. Czyli się niszczą. Do mnie. Moja deska. Tu już nic nie było. Czy jest jeszcze jeden garnuszek, może jakaś potka? Nie, no co ty. Po co ci potki, Shiro, po co ci potki? No, tu nic nie było. A bo tutaj tędy wyjeździliśmy, dobra. Nieważne. Czyli teraz w lewo. Pomyliły mi się kierunki. O, leczonko! Lubię to. No, czytaj. A to jest to samo. Udało się, fuck yeah! Fuck yeah! Jeszcze możemy się uleczyć, super! Zarąbiście! Mam mało miejsca w ekwipunku. Jeszcze pójdę może do jednego.
W górze nas nie było. Coś będzie mocnego. Kurwa, i chyba jest. O. Au, 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 au. Mogę się non-stop leczyć. Chyba się mogę non-stop leczyć. Jak tylko trzymam jakieś obrażenia, mogę się chyba cofnąć i sobie HP zwrócić. Przynajmniej tak mi się wydaje. To prawda? Tak, to prawda. Czyli w teorii możemy sobie teraz troszeczkę tu poeksplorować. A nóż znajdziemy coś ciekawego. A nóż może znajdziemy. Bossa pokonaliśmy, czy to był chyba miniboss? No tu chyba już byliśmy. No więc tak, zaatakowała mnie dziś żywa skała. Nie do wiary, co? Skała, która chodzi. Zrobiłem to, co każdy rozsądnie myśląca osoba zrobiłaby w takiej sytuacji. Rzuciłem się na nią z wrzaskiem. Rozpadła się po kilku ciosach, upuszczając na ziemię kamienne serce. Takie rzeczy nazywamy rdzeniami. To jedne z wielu rzeczy, które można znaleźć tylko w tym lochu. Wiele tego przedstawiciela straży, który nie występuje w innych lochach. Trzeba przyznać, że każdy z tych lochów to ma niezwykłe niepowtarzalne środowisko. Jakby każdy żył swoją własną kulturą. No, no, no. Dobra, więcej story. Więcej naszego lore tutaj poznajemy. Już na prawo. O, nie mam już miejsca na patyki. I tam jest inny dungeon. Na Broken Sworda już nie mamy miejsca. Chyba tego jelly wyrzucę stąd. Broken Sword był lepszy, znacznie. Nie chciałem tego. O, w ten sposób. Tylko w górnej części. Tylko tu może być. Tylko no to mi teraz nie pasi w ten sposób, że to się zniszczy. A wolałbym jednak nie. Te Broken Swordy, czy ten Broken Sword i tak się zniszczy. Weźmy to do ręki. Się znajduje tylko, czy może się znajdować tylko w górnej części, tylko właśnie to jest problem taki, że my nie mamy zbytnio jak się zamienić. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. O. I o. Coś takiego. Ja chcę iść jeszcze tutaj. Kurde, no mógłbym iść. Ale tak, nie mam żadnej potki. A trochę się boję, no mamy full ekwipunek. No właśnie, i tak w sumie już nic więcej nie znajdziemy takiego konkretnego. Ja bym zobaczył, co to jest za miejscówka na górze. Czy to jest boss, czy to jest miejsce do bossa, czy co innego. Dodatkowo chyba skończył nam się tutaj... Tak, skończyło się jeziorko. Już nie ma magicznej właściwości. Co to jest? Log Golema 2. To jeden z najdziwniejszych przedmiotów, jakie upuściła ta dziwna istota. Ale bardzo się przydaje. Za każdy przedmiot włożony w to urządzenie zwraca ono pewną ilość złota. Przydaje się, gdy trzeba nagle skorzystać z naszyjnika. Wygląda trochę jak lustro. No więc... Nazwę je lustrem. Prostota to podstawa. Zastanawiam się tylko, gdzie się podziewają te wszystkie przedmioty, które tam wkładam. I czy na pewno na tym korzystam. Wow, mamy lustro. Mamy lustro. Czy my możemy już skorzystać z tego? Tak, wkładaj przedmioty lustra, żeby zyskiwać monety. Dobra, pójdźmy może jeszcze do jednego. O, wilku mowa. Pięknie. Akurat trochę loru. Są jak ćmy. Lecą na ślepo do ognia. Poszukiwacze przygód.
Lochy przyciągnęły tak wielu. I wielu się na tym sparzyło. Na szczęście, jeśli padniesz w lochu z wycieńczenia albo z bólu, wypluwa cię on. W końcu. Nikt tak naprawdę nie wie, jak to się dzieje. W końcu jednak budzisz się na zewnątrz. Dookoła ciebie ślady śluzu, no i... cóż. Wciąż masz wszelkie urazy, których się nabyłeś w środku. Owszem, niektórzy nigdy potem nie wracają do lochów, ale wielu to przetrzymuje. Podoba im się możliwość sprawdzenia się w walce, a także możliwość zarobku. A przecież w tych lochach jest coś więcej. No dobra, tylko czemu na przykład stary Pit został znaleziony martwy, bo ja trochę tego nie rozumiem. Jednak nie zawsze te lochy... czyli nie zawsze te lochy tak naprawdę wypluwają. O nie, to mag jest. No, przecież walnąłem cię. Czemu ty jeszcze żyjesz? No. Walnij. O. Mam cię. Mam cię. O nie, przedmioty. Tylko one chyba... I one się stakują? No, bez jaj! Bez jajeczek, proszę. Czy ja to mogę wziąć? Się stakują tylko po dwa. Ej, no. Kurde, no i teraz mi szkoda. Teraz mi szkoda tego. Czy ja mogę to włożyć tu? Mogę. Lustro, które wymienia przedmioty na niewielką sumę złota. No właśnie, ale zobaczmy. Weźmy dwa. Czy pisałem, że to są złote runy? Ej, no trochę tego złota daje. Trochę tego złota daje. No, tu jest po 3 stakowane. Lustro, które wymienia... A, dobra. To się znaczyło po prostu. No i git, już mamy sporo. Ale i tak stąd już wracamy. Miałem sobie jeszcze tylko... Ej, a czemu to są Broken Swordy? A potem jest klątwa. Tam jest klątwa. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. A teraz u góry zniszczy? A to zniszczy na dole. Takie trochę niefajne. Ten musi się znajdować na górnym, prawda? A nie. Nie musi. Czyli nic nie niszczy. To zniszczy tylko algi, ale to mi nie przeszkadza w żaden sposób. O. I teraz weźmy sobie... 3 sztuki. I to w cholerę. Dajmy plus 3. Czyli po 1 w teorii. No to nie jest jakieś drogocenne, wiecie co, ja w ogóle ten sobie wziął, wziąłbym sobie 10 i zamienił to z tym. Algi jeszcze nie znamy ceny, to wiemy, że po 5 tylko sprzedamy, więc tak w sumie bez rewelacji. No i chyba wychodzimy. Mamy full ekwipunek, więc i tak nic nie zrobimy więcej. Sporo mobów zabiliśmy. Sporo sieńką mobów zabiliśmy. Może jeszcze teraz sklep otworzymy.
I nas wypluło. I nas wypluło, dobra. No więc tak. Mamy tutaj zbrojona stal. Jestem ciekaw, za ile ona zostanie sprzedana. No właśnie, a ten niewidzialny przedmiot to było chyba zbrojona stal, prawda? Kanina. Rdzeń golema. Po ile był rdzeń golema? Po 100 chyba. Tak. Idziemy spać i otwieramy sklep. No i nowy dzień. Nastał nowy dzień. Mamy tu jakieś notatki jeszcze? Nie, tylko to. Jest lustro, które nie służy na razie do niczego. Otwieramy shopa. Zaraz zobaczymy, czy nasze przedmioty się sprzedadzą. 110, spoko. Fajnie, dzięki, miło mi. Dawaj. O nie, 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 nie. Kamień za 150 poszedł. Ja widzę, że tutaj, kurde, jest coś nie tak. No dobra, 250 za dużo. I to bardzo za dużo. Dobra, to zmniejszmy tak do 180. I ten kamyczek drugi raz to już nie sprzedamy za... Ile to było? 150. Damy za 250. Haha, cwaniaczki, nie, ze mną te numery. Tu damy 5 sztuk po... Zbrojona stal. 200? Sprawdźmy. No i git. O, bierz wszystko od razu. Fajnie. 440 plus. 180 pasi. Za droga. 180 za droga. Dobra, 150. Więcej nie stargujemy. No i 250 jest spoko. Nie, to ja tego nie chcę sprzedać. Kurde, 200 to nadal nie jest to. Daliśmy po 200, no to na pewno damy teraz 300. No niby tam trochę zarobimy, nie? No ile tam? Aj. Ciężko mi się teraz określać. Esencja świetlna. Co to może być i co to może robić? Po 200? Po 200. Soczewka. Może najpierw te swordy sprzedajmy, bo ich w sumie nie potrzebujemy, a one były po 170. Możemy dać je za 150. Niech stracę. Bierzcie. Cena promocyjna. Cena promocyjna. Zjeszcie to drogo. Kurde. No dobra. Ostatnia cena 120 złota. Już taniej nie mogę, panie, bo będę stratny. To było za tanie. Ewidentnie to było za tanie. To było za tanie. Jeszcze za... Dobra, nie, serio, teraz już za stówę, bo już będę stratny na 100%. I to nie dlatego, że tak mówię po prostu, tylko będę stratny naprawdę. 450, miło. Bierz. No i ten też sobie za 300 za sztukę kupi. Fajnie. O, i zablokowałem osiągnięcie Saver. No i za stówkę tu też milutko. Bierz. Umieścimy sobie jeszcze jakieś przedmioty. 3 te energie. Złote runy. Złoto. Złote runy, jak sama nazwa wskazuje, są złote. Brzmi logicznie. Wodna sfera, dobrze widziałem? Tak. Tu dawaliśmy po 110. Kryształ wzmacniający jeszcze tu mamy. Nie zauważyłem tego. Po 300. I jest nowe przedmioty mamy tutaj. No. Bierzcie, kupujcie. Promocja. Le promocja. No i fajnie. 200. Bierzemy. Już mam 5361 kasy.
Za drogo? Dobra, 350. Niech stracę, no. Już schodzimy dobrze z ceną. I kryształki też za 300. Nie, no normalnie jesteśmy Janusze biznesu. Janusze biznesu. Możemy kolejne soczewki wstawić. To była soczewka, prawda? Soczewkę dajmy za 200. Płyn życia. O, to brzmi drogo. To brzmi drogo. Damy za 400. No i jeszcze mam te Broken Swordy tutaj. Nie wiem, ich chyba nie wstawiłem. No. Za drogo. No ja sobie robicie. Ale już w sumie było blisko. 300 i więcej, nawet nie gadamy o promocjach. Ty już nie jesteś stałym klientem. Chcesz mnie puścić z torbami. 200 za drogo. 150 max. 150. Uuu, ta woda życia, no. Wiem, że coś drogo to brzmi. To 800, czyli 400 za jedną sztukę. Pani, zastanawia się pani, no, po 300. Miło było robić interesy. Good merchant achievement dostałem, wow. Idziemy normalnie jak diabli. To po 150 niech będzie. Bo to może być drogie. Pozostałości odlewni. Nie to. Odlewnie chcę. Po 50? Znaczy tu mam jedno miejsce. Tkaninka. Tkaninkę damy za... Stówka? To jest dobra cena. O ty gnoju, 50 to za mało. Pozostałości odlewni za 50 to za mało. No nie mów, że to było drogie. Kurde, po 150 i drogo? No za 100. Niech stracę. To też za drogie? No dobra, to... Też 100 niech będzie. Aj. Mocne liście. I to też damy za 200. Albo za 150. Niech będzie. Tu po stówce było za tanio. Za tanio było. Dobra. Ile zarobiliśmy dzisiaj? 7100. Pięknie. Pięknie. Normalnie, elegancko. Tylko tak, popularności ani nie zyskaliśmy, ani nie straciliśmy. Szkoda, bo kilka przedmiotów było naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo drogich. Czy drogich, tanich, przepraszam. I myślę, że zasługiwaliśmy na miano dobrego sellera. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy w następnym odcinku z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej.